Odsłuch społeczny. Witam w usłuchu społecznym, w podcaście o tematyce społecznej i politycznej. Nazywam się Anna Roszman. W dzisiejszym odcinku gościmy Maję Heban, transpłciową aktywistkę, którą zapytam o to, jak wygląda codzienność osób, które decydują się w Polsce na proces uzgodnienia płci. Cześć Maja. Cześć, witam. Chcę zacząć od uporządkowania pojęć, Istnieje w języku polskim taka zbitka, którą się bardzo często słyszy, jak operacja zmiany płci. Chciałam Cię w pierwszej kolejności zapytać, dlaczego nie powinno się mówić ani o operacji, ani o zmianie płci. I Jak tak naprawdę ten proces się nazywa? Nazywa się różnie. Takim, takim określeniem określeniem zapożyczonym z, z języka angielskiego jest na przykład tranzycja, z angielskiego transition. Ja lubię określenie korekta płci. Jeżeli chcemy zaznaczyć rozciągnięcie w czasie tego procesu, no to możemy powiedzieć faktycznie proces korekty płci, ewentualnie właśnie tranzycja. Zmiana płci jest problematycznym. Określeniem, dlatego że to sugeruje, że, że płeć faktycznie jest czymś, o czym sobie tak decydujemy na zasadzie: Okej, okay, dobra, to źle się czuję w tej roli, to sobie spróbuję innej, to sobie zmienię płeć. Ujęcie, ujęcie tego jako korekta czy jako uzgodnienie sprawia, że, że jest jakby zakodowany w tym, w tym języku pewien szacunek do tego, że jednak osoby transpłciowe. Długotrwale odczuwają tę niezgodność tej płci, która została im przypisana przy urodzeniu, z tą, która jest częścią ich tożsamości. Zmiana płci po prostu sugeruje jakąś taką arbitralność tego, tego osądu to, że można sobie to tak po prostu o tym zdecydować jakąś taką szybkość co też jest absurdalne, biorąc pod uwagę, że właśnie korekta płci jest bardzo długotrwałym procesem. A jeżeli chodzi o ten aspekt operacyjny, no to tutaj również. Jest to po prostu nieścisłe to raz, dlatego że na przykład w przypadku transpłciowych mężczyzn, którzy mogą przejść na przykład mastektomię, czyli, czyli yy, usunięcie piersi, yy, histerektomię, czyli usunięcie, usunięcie macicy, niektórzy decydują się na, na rekonstrukcję prącia i tak To może być kilka różnych operacji, ale jednocześnie mogą być sytuacje, gdzie ktoś nie decyduje się na żadną. Więc zresztą też pamiętajmy o tym, że operacje też mogą być plastyczne. Na przykład, zwłaszcza w przypadku kobiet transpłciowych, które przechodzą to pierwotne dojrzewanie pod wpływem testosteronu, często jest taka sytuacja, że trzeba po prostu przeprowadzić jakieś tam operacje plastyczne, na przykład w obrębie twarzy, to już jest operacja. Więc co będzie operacją zmiany płci? I dlaczego akurat zakładamy, że ktoś, kto na przykład żyje jak kobieta przez 3 lata, i sobie tam powoli ciła na operację, zakładając oczywiście, że ją chce zrobić. Nie jest jakby kobietą, i dopiero w momencie, kiedy tę operację zrobi, to nagle już ją jest, bo nastąpiła zmiana płci. To jest po prostu takie bardzo sztuczne postawienie takiego przedziału w czymś, co jest długotrwałym procesem. Zmieniają się rzeczy, owszem. Ale ta zmiana, to, są, to jest po prostu zmiana jakby otoczenia, zmiana, zmiana tego, w jaki sposób y, żyjemy, w jaki sposób pokazujemy się innym, w jaki sposób się zachowujemy, zmienia się nasze ciało, ale to wszystko trwa. To są jakby różne osie zmian i to jest bardzo skomplikowane i długotrwałe. To nie jest jeden punkt typu idziemy do szpitala, ciach, ciach, wychodzimy jako kobieta albo vice versa. Hmm, dlatego właśnie operacja zmiany płci jest po prostu... Jest nieodpowiednim terminem, jeżeli chodzi o kontekst, który, który niesie ze sobą, a jednocześnie jest po prostu też technicznie bardzo niekonkretnym terminem. Jest śmieszne właśnie, że, że, że akurat o to pytasz, bo, bo właśnie na przykład dzisiaj, dzisiaj czytałam tekst w Gazecie Wyborczej Agaty Bielik-Robson, właśnie pole, polemikę z tekstem Adriany Rozwadowskiej i właśnie tam padło takie no niestety niefortunne nie, nie, nie wiem czy niefortunne, bo to sugeruje jakiś przypadek Moim zdaniem transfobiczne, moim zdaniem transfobiczne określenie właśnie, że o kobietach, które czują, znaczy o osobach w jej rozumieniu, które czują się kobietami, uważają się za kobiety właśnie, chyba nawet cytując, ale są przed operacją zmiany płci. Czyli właśnie to, o czym mówiłam wcześniej. Nie możemy po prostu uznać, że na przykład ktoś, kto jest w tym procesie korekty płci od na przykład lat, nie jest kobietą. Tylko dlatego, że na przykład czeka na tą operację, albo nie planuje operacji, albo nie stać tej osoby na operację. Są różne sytuacje. Wydaje mi się, że jednak tożsamość płciowa jest tak ważną rzeczą i tak mocno powiązaną po prostu z taką zwyczajną ludzką godnością, że uzależnianie tego od tego, co ma ktoś w majtkach, jest po prostu nie, nie w porządku. Chciałabym Cię zapytać o pojęcie dysforii. W dalszej części rozmowy chcę jeszcze porozmawiać o tym, że procedura jest generalnie długotrwała i również kosztowna. Ale na początek, jeszcze w ramach porządkowania pojęć, wytłumacz, co to jest dysforia. Wydaje mi się, że to jest dość istotne, żeby wytłumaczyć, czym jest dysforia płciowa i też jakbyś mogła wyjaśnić, czy dysforia występuje u wszystkich osób transpłciowych tak samo, czy z tym się coś robi, czy to się leczy. Dysforia płciowa, tak, w skrócie, jest po prostu takim długotrwałym stanem negatywnych emocji odczuwanych w związku ze swoją y, płcią postrzeganą przez innych, przypisaną przy urodzeniu, zapisaną w dokumentach, i tak dalej. I to jest takie, właśnie takie, niechęć do swojego ciała, niechęć do swojego wyglądu. Jest, tak naprawdę coś, co jeszcze powiedzmy 10 czy 15 lat temu było takim standardem w opisywaniu transpłciowości. Przeszliśmy powiedzmy taką drogę od mówienia o transseksualizmie w której automatycznie wpisana była właśnie dysforia, czyli właśnie te takie znane przykłady mówienia o, o tym, że się jest uwięzionym w czyimś ciele, że się urodziło w złym ciele, że się jest w klatce, że się nienawidzi swojego ciała, że się nie może patrzeć w lustro i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie takie bardzo negatywne uczucia związane ze swoją cielesnością w połączeniu z tą właśnie taką łatką, taką medycznie brzmiącą transseksualizmu, a z czasem w ramach tego, że ludzie coraz częściej mówili o swoich doświadczeniach, że jakby poszerzało się rozumienie transpłciowości jako takiego szerszego terminu, zaczęło się jednak mówić o tym, że tak naprawdę są osoby, które jednak nie czują tej dysforii w takim stopniu, albo na przykład w ogóle jej nie czują, że są, akceptują siebie, są ok ze swoimi ciałami, po prostu na przykład uważają, że, że, że czułyby się lepiej, gdyby to ciało wyglądało trochę inaczej, albo i nawet nie. Nastąpiło takie jakby oddzielenie, tej kwestii tożsamości od cielesności. Czyli teraz raczej mówimy o tym, że ktoś jest transpłciowy, to znaczy, że jest ta wyrwa pomiędzy właśnie tą taką płcią postrzeganą przez innych i zapisaną w dokumentach i tożsamością tej osoby. A to, co się dzieje z jej ciałem, to, to jest tak naprawdę kwestia decyzji tej osoby i tego, z czym ona się czuje komfortowo i po prostu w jakim ciele chce żyć. Na pewno odchodzi się też od takiego. Takiego bardzo negatywnego mówienia o, o, o ciele osób trans. Mówię, jest nacisk, ale to bardziej chodzi mi o to, że, że dużo czytam i ja też staram się jakby w swoim, powiedzmy, aktywizmie tak trochę przemycać właśnie taką, taką ideę, że nawet jeżeli na przykład ja mam historię dysforii, ja całe życie czułam się bardzo źle ze sobą, to jednocześnie nie jest dla mnie zdrowe psychicznie, żeby... Na przykład siedzieć i nie wiem, analizować, jakby swoją twarz w lustrze, i się zastanawiać nad tym, czy na przykład nie wiem, nie wystaje mi za bardzo jakiś łuk wyrywiowy, albo czy na przykład nie kaszlnęłam w sposób, który brzmi troszkę za bardzo męsko, czy coś takiego. Mogę tak robić oczywiście i wiele osób, właśnie trans, ma ze względu na właśnie skłonności do takiego jechania po sobie i takiego analizowania własnego wyglądu, własnego głosu, własnego zachowania. Pod kątem właśnie tego, jak to jest płciowo przypisywane i odbierane, ale jednocześnie mówi się też o tym, i, i ja na przykład, ja też staram się nawet w odniesieniu do samej siebie pamiętać o tym, żeby jednak stracić akceptować to, że jakby ja jestem trans, moje ciało jest trans i to jest okej. Okay. Nie muszę mieć krucjaty przez całe życie, żeby być po prostu super, hiper, turbo, jak najbardziej kobieca w tym takim najbardziej stereotypowym rozumieniu. I jeżeli nie jestem, to znaczy, że, że jeszcze, jeszcze mam drogę do przejścia. Odsłuch społeczny. I jeszcze nie wspomniałam o tym, że y, osoby, osoby niebinarne i dysforia jest też y, troszeczkę innym tematem. No bo osoby niebinarne, czyli takie osoby, które. Można też przypisać do tego szerszego terminu osób transpłciowych. To są osoby, które nie utożsamiają się z podziałem na kobietę i mężczyznę, tylko widzą siebie bardziej gdzieś obok tego podziału na dwie, czyli właśnie na, na, na dwie płcie, czyli binarnego. Ym, ciężko jest powiedzieć, co byłoby dysforią w ich przypadku, no bo jeżeli na przykład nie są kobietą, ani nie są mężczyzną, to czy w takim razie ich ciało powinno być gdzieś pomiędzy, ciężko powiedzieć. Dlatego dysforia po prostu nie może być traktowana jako taki nieodzowny element transpłciowości, bo jak też pokazują te przykłady, ona jednak będzie wyglądać zupełnie inaczej, bo w ogóle jej nie będzie, w zależności od tego, o jakiej osobie mówimy i jaką ma relację ze swoim ciałem. Uporządkowałyśmy pojęcia, więc chciałabym przejść do rozmowy o samej procedurze. Już zasygnalizowałyśmy, że w Polsce. Procedura tranzycji nie jest prosta ani szybka. To nie jest tak, że osoba transpłciowa przychodzi do urzędu i po prostu wymienia sobie dokumenty. Od czego się zaczyna i czy w ogóle jest jakaś jedna ścieżka dla wszystkich osób transpłciowych, czy osobie transpłciowej w ogóle łatwo znaleźć informacje na temat, od czego się zaczyna proces tranzycji? Więc proces tranzycji w Polsce jest, jest skomplikowany. Myślę, że w bardzo dużej mierze przez to, że po prostu nie jest regulowany w żaden sposób przez prawo. To znaczy, mam wrażenie, że to jest trochę takie pole do działania dla, dla takich lekarzy z powołaniem, którzy trochę na własną rękę się organizują. Zdarzało mi się wielokrotnie, że chodząc do lekarzy, na przykład widziałam, że oni sami robią swój research, że czytają jakieś badania badania zagraniczne, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób mają leczyć jakby mnie, w tym sensie, że mają dbać o, o moje ciało, ponieważ nie ma jakby ujednoliconych standardów opieki osób transpłciowych i nie ma też w Prawie takich faktycznie odnoszących się do transpłciowości rozwiązań, dlatego wszystko jest robione tak trochę bardziej partyzancko. Jeżeli chodzi o tą całą ścieżkę, to też wydaje mi się, że tutaj jednak trzeba mieć jakiegoś rodzaju taką kompetencję internetową i umieć znaleźć pewne informacje, bo to nie jest tak, że idziesz do lekarza, mówisz na przykład, że jesteś trans, i lekarz wyciąga jakąś tam. Ulotkę I mówić ci, co, co zrobić. Tak jest na przykład nie wiem, w Wielkiej Brytanii. Są wiesz, jakieś grupki w internecie, są strony internetowe. Ja, kiedy zaczynałam swoją korektę, 10 lat temu plus jeszcze parę lat googlowania tego, wtedy była taka niebieska strona tak zwana. To właśnie też jeszcze, jeszcze był termin transseksualizm, chyba.pl czy coś takiego. I tam były zebrane wszystkie informacje, ale one też nie były jakoś aktualizowane super na bieżąco. A teraz wydaje mi się, że raczej to są jakieś takie właśnie grupki, czyli po prostu nadal to są ludzie, którzy nawzajem dla siebie zbierają informacje, bo państwo tego nie robi dla nich. Trzeba trochę na własną rękę dowiedzieć się, do jakiego lekarza trzeba pójść. No, zdaje mi się, że dalej to jest seksuolog, że, że nadal musi być lekarzem prowadzącym, przynajmniej na początku, lekarz, który ma specjalizację seksuologii, Czy też jest trochę dziwne, no bo w teorii powinien być to raczej endokrynolog, skoro mamy do czynienia właśnie z hormonami, do tego jest włączany psycholog, psychiatra. Mamy w Polsce jakieś takie trochę dziwne, dziwne wymagania, że trzeba wykluczyć jakieś takie rzeczy, typu, że na przykład nie masz jakiegoś guza mózgu, że nie masz jakichś zaburzeń funkcjonowania mózgu, że nie masz jakiejś psychozy, schizofrenii, tego typu rzeczy. Żeby była taka stuprocentowa pewność, że to by się nie uroiło, że jesteś trans, tylko faktycznie to jest dla ciebie jedyna droga do szczęścia. I wtedy w teorii dostajesz leki. Aczkolwiek z racji tego, że nie ma jednolitych standardów opieki nad osobami transpłciowymi, to mogą być też takie sytuacje, że na przykład jest lekarz, który leki wypisz od razu, albo jest lekarz, który na przykład będzie wymagał tak zwanego testu realnego życia, czyli takiej okrutnej praktyki, która polega na tym, że musisz dokonać tej tranzycji jakby społecznej, czyli zacząć inaczej się ubierać, inaczej się przedstawiać, funkcjonować w pracy, w szkole, właśnie w tak jak, tak, jak pragniesz funkcjonować, jednocześnie bez tranzycji medycznej, czyli nie dostając żadnych leków. I na przykład przez rok czegoś takiego udowadniać lekarzowi, że ty faktycznie jesteś trans i że przeżyjesz wszystko. Wiem, że jest taka lekarka, która czegoś takiego wymaga. Też trzeba się liczyć z tym, że tych lekarzy jest, nie jest wielu. I że to może być taka sytuacja, że na przykład masz specjalistę na województwo za moich czasów to było tak, że, że na przykład na 3-4 województwa była jedna osoba, która się tym zajmowała, jeżeli ta osoba na przykład nie była jakaś problematyczna, to też nie za bardzo była opcja, żeby szukać alternatyw. No chyba, że, że kogoś było stać na to, żeby faktycznie przejechać 500 kilometrów do innego miasta, dlatego że ten człowiek, który jest w naszym mieście, na mnie odpowiada. Zresztą też, jeżeli jesteś faktycznie na przykład osobą niebinarną, to też łatwo można trafić na lekarza, który czegoś takiego nie kupuje i dla niego musisz mieć swoje, dla niego musisz y, nienawidzić swojego ciała, potwornie cierpieć, najbardziej na świecie. Jeżeli, jeżeli ty po prostu nie chcesz być jednoznacznie kobietą ani mężczyzną, no to y, pojawia się problem, czy w takim razie... Masz być szczera, szczery, masz kłamać i zmyślać, więc jest to po prostu kompletnie nieuporządkowane. No i niestety pod kątem prawnym jest podobnie. Żeby zmienić dane prawne, żeby faktycznie ustalić płeć w sensie legalnym, to trzeba pozwać swoich rodziców do sądu, co jest takim właśnie znanym absurdem. Bo to się dzieje też niezależnie od tego, ile masz lat. To nie jest tak, że muszą to robić nastolatki, tylko to równie dobrze może robić 50-letnia osoba, w której rodzice nie żyją, na przykład. I w takim wypadku się dostaje kuratora. Czyli jednym słowem, oskarża się rodziców o to, że przypisali przy urodzeniu błędną płeć. Tak, po prostu jakby nie ma administracyjnej drogi do korekty tych danych, więc trzeba to zrobić drugą sądową. A żeby to zrobić drugą sądową, trzeba kogoś pozwać. Ktoś musi być pozwany. Więc nawet w przypadku braku rodziców albo braku kontaktu z nimi, trzeba kogoś pozwać. No i z racji tego, że się kogoś pozywa, to też ta osoba ma pewną jakąś tam sprawczość. Więc jeżeli mamy do czynienia na przykład z rodzicami toksycznymi, którzy nie akceptują transpłciowości swojego na przykład 30letniego dziecka, równie dobrze mogą sprzedać sądowi jakąś historię, że to dziecko jest po prostu osobą, która sobie wymyśla różne rzeczy i na przykład chce zniszczyć rodzinę. I może się to równie dobrze przeciągać przez rok. Coś, co w teorii nie powinno w ogóle mieć niczego wspólnego z rodzicami, no bo dlaczego rodzice mają decydować o tym, jakiej płci jest ktoś, kto nimi nie jest. Jak wygląda sama rozprawa sądowa? Na jakiej podstawie sąd wydaje wyrok? O co osoba pozywająca jest pytana? Przede wszystkim um, różnice będą polegały na tym, jak jest, jaka jest sytuacja rodzinna osoby, która pozywa, różnie no, dobrze możemy mówić o osobie, na przykład w mocno w średnim wieku, której rodzice przykładowo nie żyją, też mogą być różne, różne sytuacje rodzinne, różne relacje między, między członkami rodziny, więc zakładając, że mamy do czynienia z taką rodziną, gdzie rodzice są i gdzie rodzice wspierają, to w teorii może to wyglądać dosyć prosto. Tak na przykład było w moim przypadku. Musiałam w skrócie opowiedzieć historię swojego życia, i jak wyglądała u mnie kwestia tożsamości i takiego zdawania sobie sprawy z tego, kim jestem. I potem też o podobne rzeczy byli pytani mojej rodzice. Sędzia pytała ich, czy, czy zgadzają się z tym, co mówię, czy, czy to brzmi sensownie, czy, czy mają coś do dodania, albo może, czy, czy na przykład uważają, że, że mówię coś nieprawdziwego. No i rodzice mniej więcej potwierdzili to, co mówiłam, i sami też dodali od siebie, że też mniej więcej mają takie same obserwacje, i że nawet wcześniej być może niektóre rzeczy widzieli niż, niż ja pamiętam. Potem skończyło się to tak, że w świetle tych wszystkich zeznań, w świetle tych opinii biegłych, które były dołączone do sprawy, i, I wszystkich badań sąd po prostu stwierdził, że, że ta i ta osoba jest kobietą, bo tak dosłownie jest napisane na, na, na wyroku sądowym. Dostałam ten dokument potem i w zasadzie tyle. Sędzia była bardzo miła, całość poszła dosyć szybko. Nie pamiętam, ile, jak długo czekałam na, na samą rozprawę, bo to było 8 lat temu. Natomiast wiem, że obecnie sporo osób czeka dosyć długo. To, to są często takie rzeczy, że na przykład ktoś jest już jakby gotowy do zmiany tych dokumentów, ale musi poczekać na przykład pół roku, 8 miesięcy na swoją sprawę, więc to trochę paraliżuje po prostu życie, zwłaszcza w kontekście, tych, zwłaszcza w kontekście tego, jak trudne jest poruszanie się w życiu społecznym bez zmienionych dokumentów. No i oczywiście niestety sytuacja się komplikuje, kiedy, kiedy mamy do czynienia z jakimiś takimi bardziej Zawiłymi historiami rodzinnymi, kiedy na przykład któryś rodzic um, bardzo nie, nie zgadza się z, z, z transpłciowością swojego dziecka, po prostu nie, nie jest akceptujący. No, w takim wypadku może, myślę, trochę na, nabroić. I kojarzę, że był taki przypadek, gdzie faktycznie jakaś sprawa ciągnęła się chyba ponad rok. No, bo jeżeli rodzic przy, przykładowo zacznie, zacznie mówić, że na przykład, nie wiem, Dziecko lubi robić problemy, dziecko lubi się na przykład mieścić na, na rodzicach albo, albo na przykład, że zmyśla, że ma jakieś choroby psychiczne. Potencjalnie może to sprawić, że, że trzeba dodatkowe konsultacje z biegłymi, co generuje, generuje dodatkowe koszty, sprawa się przedłuża, trzeba, trzeba porozmawiać jeszcze raz z rodzicami, i tak Więc jest to dziwna sytuacja po prostu, bo ktoś, kto nie powinien mieć wpływu na tą sprawę, ponieważ rodzice nie mają wpływu na to, jakiej płci jest dziecko. Ma jakąś tam sprawczość w tym procesie. Ty poruszyłaś wątek rodziny i tutaj roli rodziców. A jeśli chodzi o sam sąd, czy zdarza się, że sąd też ma różny stosunek, różne nastawienie do sprawy? Nie słyszałam o takich sytuacjach, ale myślę, że jest to jak najbardziej możliwe. Dlatego, że nie jest to rozwiązane w sposób administracyjny, gdzie po prostu się załatwia pewien, pewną rzecz w urzędzie, tylko mamy do czynienia z wydaniem pewnego wyroku przez konkretną osobę. I myślę, że jestem w stanie sobie wyobrazić, że zwłaszcza w dzisiejszych realiach politycznych w Polsce, gdyby na przykład jakiś sędzia stwierdził, że nie będzie, nie będzie się na to zgadzał, nie wiem, czy są, nie wiem, czy są, prawdę mówiąc, jakiekolwiek, jakiekolwiek rozwiązania prawne, które uniemożliwiałyby blokowanie mu czyjejś tranzycji tylko dlatego, że po prostu tak uważa, że poglądowo się z tym nie zgadza. Zwłaszcza, że pewnie gdyby taką sprawę nagłośnić, to myślę, że ze strony rządowej mógłby dostać niemałe wsparcie i żeby być uczynionym jakiegoś rodzaju bohaterem. Odsłuch społeczny. Zasygnalizowałaś, że tranzycja obejmuje dwie ścieżki medyczną i sądową, i w Polsce wiemy, że procedury, zarówno medyczne, jak i procesy sądowe, trwają bardzo długo. Interesuje mnie, jak wygląda codzienność osoby transpłciowej w czasie tego procesu tranzycji? Kiedy czeka na kolejne rozprawy, kolejne wizyty u lekarzy, musi udowadniać to, o czym mówiłaś, właśnie test prawdziwego życia. I jak w takiej sytuacji wygląda chociażby odebranie listu poleconego na poczcie, albo rekrutacja na studia, albo dokonanie jakiejkolwiek procedury urzędowej, która wymaga chociażby aktu urodzenia? Wiesz, myślę, że nie musimy tak daleko szukać przekładu, nie musimy szukać um, takich sytuacji, które właśnie wymagają załatwienia czegoś w urzędzie, bo znacznie prostsza jest taka, że po prostu wchodzisz do autobusu, jest kontrola biletów i musisz pokazać legitymację studencką, na przykład na której widnieje twarz innej osoby, która wygląda inaczej i wtedy kanar jest trochę zdziwiony, bo pokazujesz mu legitymację jakiegoś faceta, a wyglądasz jak kobieta, mówisz jak kobieta, Ubierasz się jak kobieta, i co wtedy? Czy ta osoba zrozumie? Czy ta osoba zareaguje agresją? Czy ta osoba nie będzie ci wierzyć i na przykład oskarżyć o oszustwo? Są różne takie historie, też raz na jakiś czas czytam, właśnie wiem, historie na przykład osób, którym nie sprzedano czegoś, bo, bo nie uwierzono im, że mają własny dowód, albo odmówiono im jakieś usługi w urzędzie. Miałam jakąś nieprzyjemną sytuację, właśnie związaną z, związaną z kontrolą biletów, więc takie sytuacje są strasznie stresujące, i bardzo dużo zależy tutaj od dobrej woli, od wiedzy i od profesjonalizmu osób trzecich, ale też nawet to, że potencjalnie takie, takie sytuacje mogą zaistnieć, tak jak na przykład wspomniałam o tej, o tej kontroli biletów. Sprawiają, że, że ogólnie funkcjonowanie w społeczeństwie jest po prostu bardzo trudne, nawet jeżeli się nie stara szukać takich sytuacji, nawet kiedy się nie, nie musi się niczego załatwiać, bo właśnie nawet wejście do, do, do tramwaju czy do, czy do autobusu łączy się z takim lękiem, że być może ta kontrola będzie miała miejsce. Kolejny raz, kolejny raz mówię o swoim doświadczeniu takim sprzed lat i, i takim gdybaniu, a przecież nie muszę, bo, bo niedawno były te sytuacje związane z zatrzymaniami po protestach w Warszawie, gdzie można się domyślać, że, że reakcje policji na osoby trans, które są legitymowane, nie są super pozytywne. No i potem czytamy takie historie, że, że ktoś zostaje zatrzymany, że zostaje zatrzymana transpłciowa dziewczyna. I potem yy, policjanci ją wykorzystują seksualnie i trzymają ją w, 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 po prostu pod rękę i, i ściągają z niej bieliznę, żeby sprawdzić, kim jest naprawdę. I tutaj chciałabym tylko dopowiedzieć, że mówimy o sytuacji, która naprawdę miała miejsce. Mówimy o zatrzymaniach, których dokonano po aresztowaniu Margot, aktywistki kolektywu Stop z gdy nawiązała się spontaniczna demonstracja i około 50 osób zostało zatrzymanych. I faktycznie ta historia, o której ty mówisz, miała miejsce. Transpłodziowa dziewczyna była po prostu molestowana przez policjantów. I wiesz, i tak sobie myślę, nie byłam na tej całej demonstracji, ale potem pojechałam na demo Solidarnościowe pod wilczą, pod komendę na wilczej, gdzie było część zatrzymanych osób. I, I widziałam też osoby transpłciowe w tłumie. Zresztą też yy, zdaje mi się, że to właśnie na wilczej miała miejsce ta sytuacja. I tak pomyślałam w pewnym momencie, że, jakie to jest absurdalne, że, że jeżeli ja trafię, jeżeli ja zostanę zatrzymana i obok mnie zostanie zatrzymana osoba, która jest ode mnie młodsza o kilka lat i, i na przykład jeszcze nie jest na tym etapie tranzycji, że jeszcze nie miała możliwości zmienić swoich danych to ja będę kobietą w świetle prawa, a ta osoba stojąca obok mnie, która jest taka sama jak ja, nie będzie. Tylko dlatego, że tych danych jeszcze nie zdążyła zmienić, bo na przykład czeka 8 miesięcy na, na wyznaczenie daty sądowego, daty rozprawy sądowej. Dlatego też śmieszy mnie, kiedy na przykład pojawiają się takie pomysły, żeby były jakieś takie specjalne dokumenty dla osób trans w trakcie tranzycji, które będą jakby zawierały taki skrótowiec z informacji o co chodzi. Były takie pomysły swego czasu, nawet chyba w Polsce, które zawsze są wyśmiewane, zawsze są krytykowane i tak dalej. No ale potem właśnie mamy takie sytuacje jak teraz, że osoba trans jest, jest zatrzymana i jest molestowana, bo policjanci nie wiedzą o co chodzi. Chciałabym jeszcze na chwilę wrócić do tematu procedury medycznej. Czy którykolwiek z etapów jest refundowany? Nie. Czyli jednym słowem, y Osoba transpłciowa po prostu musi wyłożyć swoje pieniądze na całą tę procedurę, tak? Tak. I w przypadku transpłciowych mężczyzn, wydaje mi się, że być może jest szansa na to, że jest coś refundowanego. Ja, jako że, jako, że nie, jestem, nie jestem mężczyzną, i, i tak naprawdę od tej takiej strony medyczno-technicznej nie miałam do czynienia z tymi sprawami już od, od wielu lat, prawdę mówiąc, nie wiem, więc nie chcę tutaj wprowadzić nikogo w błąd. Jeżeli chodzi o mnie, ja nigdy nie dostałam żadnej refundacji, zresztą też zajęło wiele lat, zanim w ogóle mogłam dostawać zniżkę chociażby na leki, które przecież muszę brać do końca życia, biorąc pod uwagę, że, że jakby nie, nie mam swoich gonad po operacji. To też jakby nawiązanie do tego, że nie ma, że nie ma tych standardów, że też nie ma czegoś takiego jak osoba transpłciowa po, po korekcie i na przykład jest jakiś taki numerek w systemie, że można to wbić i dzięki temu konkretne leki stają się na przykład znane jako te, które są wymagane. W takiej sytuacji nie ma. Więc też lekarz musiałby albo po prostu wypisać odpłatne w pełni, albo wpisać coś, co jest najbliższe. Więc jest dużo właśnie takiego, dużo jest po prostu miejsca na, na dobrą lub złą wolę lekarzy i na taką proaktywność. Też trzeba się liczyć z tym, że te, że te ceny wzrastają, więc pamiętam, że kiedy ja robiłam operację, to płaciłam na przykład na 2000 zł więcej niż osoby, które ją robiły na przykład dwa lata, dwa lata wcześniej niż ja, bo było normalne, że na przykład 500 zł co pół roku to jest taki normalny wzrost. Czyli jednym słowem, znowu zadam pytanie retoryczne, żeby to wybrzmiało: Państwo wymaga do uznania płci i zmiany dokumentów przejścia pewnej procedury medycznej, ale ona nie jest refundowana. Czyli. Istnieją osoby, dla których te koszty mogą być po prostu barierą. Tak, jak najbardziej. Zwłaszcza, że to są też koszty, które się mnożą przy tym aspekcie prawnym, ponieważ, żeby w ogóle iść do sądu, trzeba mieć zrobiony szereg, szereg różnych badań, to raz. A dwa, że też trzeba mieć konsultacje z biegłymi sądowymi, które też są drogie. Też jest kwestia na przykład tysiąca złotych za konsultację z psychologiem, bo to nie są po prostu opinie od psychologów, tylko od konkretnych biegłych. Do tego dochodzą też koszta sądowe. Więc to jest, to jest kwestia naprawdę tysięcy złotych w takim najlepszym, najlepszym scenariuszu. Chciałabym na sam koniec naszej rozmowy poprosić Cię o takie ABC Savoir vivre. W odnoszeniu się do osób transpłciowych, czego nie mówić o sobie transpłciowej, co jest niestosowne. Myślę, że dla wielu naszych słuchaczy, słuchaczek to będzie taki edukujący walor. Wyobrażam sobie, że często osoby, które mają jak najbardziej dobre intencje, mogą mówić rzeczy, które są niestosowne czy krzywdzące z braku wiedzy, braku świadomości. Prosiłabym Cię, żebyś właśnie przedstawiła takie taki skrót dobrego wychowania wobec osób transpłciowych? Dwa takie najprostsze pytania, takie, które są najbardziej oczywiste, które są właśnie naj, najbardziej problematyczne, to jest pytanie o stare imię, czyli tak zwany dead name. Po prostu, zwłaszcza osoby z dysforią, nie, nie chcemy o tym myśleć, nie chcemy się dzielić z takim imieniem. Oczywiście są osoby, które, które starymi danymi się dzielą, pokazują stare zdjęcia i tak dalej, ale dla wielu osób trans jest to po prostu totalne tabu i niezależnie od tego, jakie jest ich zdanie, jest po prostu nie na miejscu pytanie o to, bo nie po to przychodzimy tą całą drogą i trwającą wiele lat procedurę, żeby potem czyjąś ciekawość się zaspokajać. I podobnie jest z kwestią właśnie operacji genitaliów itd., tak jest po prostu niegrzeczne i to myślę, że to będzie do, do zrozumienia dla, dla tak naprawdę każdego, że poznajemy kogoś i tak po prostu pytamy go o genitalia. Pytamy, co ma w majtkach na przykład. No nie robimy tego, więc, nie, więc osoby trans nie powinny być jakimś wyjątkiem, nie powinny być jakimś obiektem fetyszyzacji, gdzie z jakiegoś powodu sam fakt bycia trans sprawia, że że, że, że to, że będziemy rozmawiać o swoich genitaliach jest, jest czymś oczywistym. Też często jest, jest takie określenie, które mnie bardzo irytuje, że ktoś wygląda jak, wygląda jak kobieta, wygląda jak mężczyzna. Pewnie w jakimś kontekście jest to normalne, zresztą jestem pewna, że ja też tak mówię, natomiast jako reakcja na przykład na, na to, że ktoś wyjawił, że jest trans, to to na pewno nie, nie jest w porządku. Mówienie, o wow, wyglądasz totalnie jak kobieta, brzmisz totalnie jak kobieta. No tak, bo jestem kobietą. Więc po prostu takie sugerowanie, że ktoś odgrywa pewną rolę albo nosi pewną maskę, czy w jakiś tam sposób ukrywa to, kim jest naprawdę. Tego typu słowa, właśnie, że naprawdę się jest kimś innym, że, że się wygląda jak ktoś inny. Myślę, że po prostu kluczem do, do takiego godnego traktowania osób trans jest po prostu zaakceptowanie tego, że one są tej płci, której mówią, że są. I nie traktowanie ich jakby. Miały jakieś takie zadanie w postaci dopasowania się do jakiegoś wzorca. Maja, dziękuję Ci bardzo za wywiad, za cierpliwość i za odpowiedzi na wszystkie moje pytania. Mam nadzieję, że trochę udało nam się w tej rozmowie naświetlić, jak wygląda sytuacja osób transpłciowych w Polsce i dlaczego tak dużo jest jeszcze do zmiany. To był odcinek odsłuchu społecznego. Możecie nas słuchać na YouTube, Spotify i wszystkich popularnych platformach podcastowych. Dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. Odsłuch społeczny.